Witam, nazywam się Joanna Keszka, a Wy oglądacie wideorelację z mojej akcji Cała Polska ćwiczy mięśnie kegla. Akcja trwa 6 tygodni, bo tyle czasu potrzeba do wzmocnienia mięśni dna miednicy. Dzisiaj rozpoczynamy drugi tydzień naszej akcji, a ja opowiem, jak w 5 krokach ćwiczyć prawidłowo mięśnie kegla. Krok pierwszy, lokalizujemy mięśnie kegla. Krok drugi, uczymy się napinać prawidłowo. Krok trzeci, właściwy oddech. Krok czwarty, odpowiednia podstawa. I krok piąty, regularność. Zaczynamy ćwiczenia. Krok pierwszy, lokalizujemy mięśnie kegla. To bardzo ważne, żeby wiedzieć, które mięśnie będziemy ćwiczyć. Bo wiele kobiet popełnia ten błąd, że w czasie ćwiczeń ściskają dosłownie wszystko oprócz mięśni kegla. Chodzi o to, żeby całą energię w czasie ćwiczeń skupić na skurczach i rozkurczach mięśni kegla. W związku z tym musimy te mięśnie poczuć. Żeby zlokalizować mięśnie kegla, siadamy wygodnie w pozycji półleżącej. Plecy są wygodnie oparte o poduszkę, kanapę. Nogi leżą rozchylone na szerokość bioder, zgięte w kolanach, a my delikatnie wkładamy do pochwy dwa palce i staramy się zacisnąć pochwę na palcach najmocniej, jak tylko się da. Chodzi o to, żeby poczuć ucisk na palcach. Nie zdziwcie się, jeżeli ten ucisk nie będzie bardzo mocny, ale chodzi o to, żeby poczuć, jak pochwa zaciska się na dwóch palcach. Jeżeli nie poczułyśmy zacisku, to znaczy, że nasze mięśnie są w słabej kondycji i musimy zastosować metodę numer 2 do lokalizowania mięśni kegla. Będziemy przerywać strumień moczu. Ale przerywamy strumienie moczu tylko i wyłącznie do zlokalizowania mięśni kegla. To nie jest sposób na ćwiczenie tych mięśni. Stosujemy metodę stop-start, czyli w trakcie robienia siku mówimy stop i zatrzymujemy strumień moczu i skupiamy się na tym, które partie mięśni pomogły nam w zatrzymaniu strumienia moczu. Potem start i potem znowu stop, które mięśnie nam pomogły i znowu start. W ten sposób zlokalizujemy nawet słabe mięśnie kegla. A teraz przechodzimy do kroku drugiego. Krok drugi, uczymy się napinać prawidłowo. Chodzi o to, żeby w czasie ćwiczeń mięśni kegla cała energia szła w napinanie mięśni kegla, a nie w napinanie pośladków, ani nie w napinanie mięśni brzucha. Dlatego trzymamy w czasie ćwiczeń jedną rękę na pośladku, drugą rękę na brzuchu, i napinamy z całej siły mięśnie kegla, które przed chwilą sobie zlokalizowałyśmy i staramy się pilnować, żeby pośladki były miękkie i żeby brzuch był miękki. Cała energia idzie w napinanie mięśni kegla. Tutaj jest miękko i tutaj jest miękko. I w ten sposób prawidłowo napinamy mięśnie dna miednicy. Ważne jest, żeby w czasie ćwiczeń mięśni kegla wykonywać tak zwane długie skurcze mięśni kegla i krótkie skurcze mięśni kegla. Bo mięśnie dna miednicy złożone są z 14 różnych mięśni, które są wolnokurczliwe i szybkokurczliwe. Nie da się ich ćwiczyć oddzielnie. W każdej serii ćwiczeń musimy wykonywać zarówno długie skurcze, jak i krótkie skurcze. Na początku wykonujemy długie skurcze i teraz pokażę, jak prawidłowo wykonać długi skurcz mięśni dna miednicy. Trzymamy sobie rękę na pośladku, rękę na brzuchu, żeby pilnować, żeby nam się pośladki i brzuch nie napinały. I pochwą wykonujemy taki ruch, jakbyśmy chciały za pomocą mięśni kegla wciągnąć piłeczkę ping-pongową do góry. Jak najdłużej, jak najdłużej, jak najdłużej, jak najdłużej. Trzymamy, 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 trzymamy. I relaks. I to był właśnie prawidłowo wykonany długi skurcz mięśni kegla. Bardzo przyjemny przy okazji. A teraz pokażę, jak wykonywać krótkie skurcze. One są łatwe, szybkie. Chodzi o to, żeby wykonywać je w sposób jak najmocniejszy i jak najszybszy. Kładziemy rękę na pośladku, rękę na brzuchu, tutaj jest luzik, a my pochwą wykonujemy szybkie skurcze. I raz, i dwa, i trzy. Bez przerwy. Bardzo przyjemne, bardzo szybkie, bardzo łatwe. A teraz przechodzimy do kroku trzeciego. Krok trzeci, właściwy oddech. Nabieramy powietrze nosem, na luziku i na wydechu, który jest dwa razy dłuższy, napinamy mięśnie i relaks. I właśnie wykonałyśmy długi skurcz z prawidłowym oddechem. A teraz skurcz krótki. Luzik. Wykonałyśmy krótki skurcz z prawidłowym oddechem, a przed nami krok czwarty. Krok czwarty, odpowiednia postawa.
W czasie wykonywania ćwiczeń mięśni kegla zawsze stajemy w delikatnym rozkroku, nogi są rozchylone na szerokość bioder, a palce skierowane delikatnie do środka. Chodzi o to, żeby maksymalnie poluzować pośladki, żeby cała energia w czasie wykonywania skurczy i rozkurczy mięśni szła w mięśnie kegla. A teraz przed nami krok piąty. Krok piąty, regularność. W czasie ćwiczenia mięśni kegla bardzo ważne jest, żeby wykonywać ćwiczenia codziennie. W pierwszym tygodniu naszych ćwiczeń wykonujemy minimum 60 skurczy dziennie w 4 seriach, czyli około 15 skurczy 4 razy dziennie przez pierwszy tydzień. W jednej serii 5 długich skurczy i 10 krótkich. Stopniowo w kolejnych tygodniach dodajemy po 15-20 skurczy, tak żeby w 6 tygodniu naszych ćwiczeń dojść do liczby minimum 100 skurczy w 4 seriach, czyli po 20-25 skurczy 4 razy dziennie. A teraz zapraszam Was już do naszego kolejnego tygodnia ćwiczeń, gdzie opowiem, jaki sprzęt wspiera kobiety we wzmacnianiu mięśni kegla. Do zobaczenia!